Siema, zapraszam Was na oglądanie materiału, który ma na celu przybliżyć Wam akcję, jaką zorganizowałem. Mam nadzieję, że nie wytkniecie mi powtarzania się co chwilę na ten sam temat, czyli ilości medali i że będzie post na Facebooku, bo nagrywałem to w ciągu kilku dni i po prostu już w całej tej rozmowie się zapominałem i powtarzałem wszystko to. Co jeszcze? Wiadomo, w drugiej stawce oczywiście waliłem bubla, wyliczyłem kwotę 710 zł, więc już Wam uprzedzam, zanim mnie zjedziecie za to, bo nie wiem naprawdę, co liczyłem. W każdym razie zapraszam Was na oglądanie tego, co mi się udało posklejać. No. Siema! Trzecia pięć. Skończyłem bramkę. Dosyć spokojnie. Mam jedna interwencja ręczna tylko była, ale nie o tym. Ja zaczynam swoje cardio, czyli jedyne cardio, jakie uprawiam, jadę samochodem, jadę zatankować, ale nie o tym. Tak na szybko, jaka jest akcja? Akcja jest tego typu, że zostało nam 25 medali z Kołobrzegu. Chcę te medale sprzedać Wam za 130 zł, czyli cenę wpisowego. Już powiem, na co pójdą pieniążki. 5 medali sprzedanych za 130 zł dałem kwotę 650 zł, którą chcę przeznaczyć na Fundację Lepszy Świat Cieszynia, która zajmuje się zwierzętami, z racji tego, że też mam sam słabe serce do zwierząt. Mam psa i jestem człowiekiem, który potrafi wstrzymać ruch na drodze, żeby kurwa przeprowadzić rodzinę jeży, bo już się tak zdarzało, śmiali się ze mnie ludzie. Ale o tym będzie w następnej stawce, na co pójdą pieniążki. Pozostałe 20 medali. Sprzedaż z tych 20 medali, czyli 2600 zł, pójdzie na wspomaganie leczenia Piotrusia chorującego na stwardnienie rozsiane. Dla Piotrusia też 2 lata temu organizowaliśmy zawody w wyciskaniu, gdzie zlicytowałem swój medal z Mistrzostw Świata, poszedłem wtedy za 1000 zł, ale o tym więcej nagram już dzisiaj, kiedy się spotkam z dziadkiem Piotrusia. No, to muszę nagrać już teraz, zaraz świeżo po bramce, z racji tego, że jutro nie będę miał za bardzo czasu nagrywać, więc taką tą stawkę zrobiłem. Także liczę na Was, że ta kwota 130 zł nie okaże się jednak za duża, z racji tego, że jest to szczytny cel. No a jest Was tysiące oglądających, więc no kurwa, liczę naprawdę, że zrobimy to w ekspresowym tempie i wszystko będzie ładnie ogarnięte. Jadę, muszę patrzeć na drogę, bo się rozpierdzielę. Czekajcie na post. Zapewne się powtórzyłem, bo w materiale, który nagrywałem wczoraj z przedstawicielką fundacji, też już mówiłem, ale czekajcie na post. Post się pojawi prawdopodobnie już w niedzielę wieczorem, czyli dzisiaj. I będzie można kupować w wiadomościach na Prifty medale. Już teraz serdecznie Was zapraszam i tyle. Siema. Jak już wspominałem wcześniej na urywku, zorganizowałem spotkanie z przedstawicielką Fundacji Lepszy Świat w Cieszynie, Martyna Dolęba. Martyna, powiedz nam, czym zajmuje się Fundacja Lepszy Świat? Fundacja Lepszy Świat zajmuje się bezdomnymi i pokrzywdzonymi przez los zwierzętami, głównie psami i kotami. Zabieramy je niejednokrotnie z ulicy, z interwencji, leczymy je, sterylizujemy, no a na sam koniec szukamy im domów stałych. Tak jak już wspominałem, pula medali jest 25 sztuk, ale 20 przeznaczamy na leczenie Piotrusia ze stwardnieniem rozsianym. O tym powiem więcej, jak już spotkam się z dziadkiem. 5 medali za kwotę 130 zł, bo takie ustaliliśmy, że będzie to cena po prostu wpisowego. 5 tych medali właśnie przeznaczymy na fundację, co nadam 700, bodajże 10 zł, jak dobrze teraz na szybko liczę, także myślę, że coś kupimy. Martyna, powiedz, na co zostaną przeznaczone środki pozyskane ze sprzedaży medali? Znaczy, potrzebujemy pieniędzy przede wszystkim na karmę specjalistyczną, na różnego rodzaju zabiegi, sterylizacje, środki opatrunkowe. Potrzebujemy też opłacić hoteliki tymczasowe, naszych behawiorystów. Naprawdę koszty w naszej fundacji się nie kończą. Dobra, tak jak już wspominałem, wszystkich miłośników zwierząt, kotów, psów, bobrów, chomików, koni, słoni i nosorożców zapraszam do kupowania medali. Jest ich tylko 5, co prawda. Resztę, tak jak mówiłem, przeznaczymy na Piotrusia. Post będzie u mnie na profilu. Kupować medale będzie można w wiadomości prywatnej. Myślę, że tutaj Martyna przygotuje też Wam certyfikaty z pieczątką z Fundacją Lepszy Świat, z podziękowaniem i takie coś będziemy wysyłać. Także czekajcie na post, który udostępnię i jeszcze raz serdecznie zapraszam do kupowania medali. Na razie.
Ostatnia część materiału. Niedziela, tak jak już wam mówiłem, spotkałem się z dziadkiem Piotrusia Mirkiem, z samym Piotrusiem. Małe sprostowanie z racji tego, że wszystkie te choroby są pokrewne. Sam się też zakręciłem. Zaraz dziadek powie, na co Piotruś choruje, bo nie jest to tak stricte stwardnienie rozsiane. No i co? Tak jak już mówiłem, 20 medali, 130 zł przeznaczone na leczenie Piotrusia. Co prawda jest to kropla w morzu potrzeb, bo same tam komórki macierzysty wyniosły, ile mówisz? 30 tysięcy. 30 tysięcy, także te 2600 zł, Mirek zaraz powie, na co zostaną przeznaczone. No jest to dystrofia mięśniowa, Duchenne, no jedna z najgorszych, jak nie najgorsza choroba, a pieniądze nie są małe, to jak Grześ skromnie powiedział, dla nas to są, każdy pieniądz jest bardzo duży i jest potrzebny, każda stówka jest potrzebna, a to będzie przeznaczone na rehabilitację jego i jego leczenie. Czyli ta dystrofia jest jeszcze czymś gorszym niż stwardnienie rozsiane? No, zdecydowanie. Jest kilka dystrofii mięśniowych, a ten Duchenne jest najbardziej paskudną z paskudnych. No, czyli jest to gdzieś tam w jakimś stopniu połączone. Jestem usprawiedliwiony. Natomiast co jeszcze? Co do Piotrusia? No, organizowaliśmy mu zawody w wyciskaniu, leżąc dwa lata temu to było. Tam z wpisowego pieniążki poszły. Licytowaliśmy tam wtedy też mój medal z mistrzostw świata. Piotruś, za ile ten medal poszedł, pamiętasz? 1000. Za tysiaka poszedł. A zawody się podobały? Tak. Podobały się zawody. Kto wyciskał? Dziadek nie wyciskał, nie? Nie. Dziadek nie wyciskał wtedy. Także jeszcze raz, no co wam mogę powiedzieć? No 130 zł, myślę, że nie jest to duża kwota, jeżeli chodzi o cel charytatywny. Zwłaszcza, że jest was na samym moim kanale już chyba z 7,5 tysiąca subskrybentów. Także no możecie się przyłożyć do tego. Tyle, no czekajcie na post w niedzielę zaraz, czyli dzisiaj w sumie, po zmontowaniu filmu wstawię też post, gdzie będzie można kupować medale w wiadomości prywatnej. Przygotujemy też, myślę, jakieś certyfikaty, to tam się osoba prowadząca tym zajmie, nie? Żeby zrobiła certyfikat z podziękowaniem i tak dalej. Może nawet jakieś fajne zdjęcie na certyfikacie Piotrusia zrobimy, to ja już tym ewentualnie się będę mógł zająć. Medale będę wysyłał pocztą, ewentualnie nie ja, tylko na przykład dziadek się tym zajmie. Bo ja też teraz mam trochę wyjazdów, w czwartek Wrocław. Echo Serca jeszcze muszę porobić, ale to wam też w innym odcinku powiem. Co jeszcze, Piotruś, co im możesz powiedzieć? Mają kupować te medale, nie? No właśnie. Pomogą ci. No. Także czekajcie na post, pojawi się już dzisiaj. Na razie.